Policjantka pracująca na dyżurce zmilitaryzowanej jednostki w Legnicy poskarżyła się na zachowanie swego przełożonego. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura rejonowa w Głogowie, która oskarżyła Wiesława J. m.in. o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad funkcjonariuszką oraz o przekroczenie uprawnień służbowych. Proces w tej sprawie odbywa się przed Legnickim Sądem Rejonowym. Na poprzedniej rozprawie byli koledzy dowódcy starali się go bronić, natomiast zeznający dziś świadkowie nie mają o oskarżonym aż tak dobrej opinii. No na przykład wyzywał mnie od złodziei, od łapówkarzy. Mojego syna wyzywał, że jest kryminalistą, że jest samo złodziejem i bandytą. Często po prostu przychodził, powiedzmy, dowódca rano na jednostkę, na przykład miał zły dzień. To na samym wejściu tylko było, że zwalniam ciebie, pisz raport o zwolnieniu. Świadek przyznał, że pokrzywdzona policjantka wielokrotnie skarżyła mu się na przełożonego Wiesława J. Po prostu mówiła, że po prostu dokucza jej dowódca, że po prostu ją łapie za tyłek, łapie ją za piersi. Ja się pytałem, mówię, jak cię łapał? Ona mówi, no normalnie po prostu złapał mnie za tyłek i za piersi. Mniej rozmowny był policjant, który do dziś pracuje w jednostce przy ulicy Jaworzyńskiej. Podobnie jak pokrzywdzona, zatrudniony jest na stanowisku dyżurnego. Przyznał, że słyszał od koleżanki, że szef kazał się jej przebierać w tym samym pomieszczeniu, co mężczyźni. Jednak nie był to problem, który by go jakoś szczególnie nurtował. O swym dawnym dowódcy mówi... We współżyciu trudne, szczególnie no może przynajmniej w stosunku do mnie, nie wiem jak do innych. Inny policjant przyznał, że były przełożony odnosił się do ludzi w sposób niecenzuralny. Być może nerwy go ponosiły i w sposób zbyt dobitny, że tak powiem, określał pewne rzeczy. Pokrzywdzona policjantka przysłuchiwała się dzisiejszej rozprawie. Przed kamerą wystąpić jednak nie chciała. Z akt sprawy wynika, że do swego przełożonego ma pretensje także o to, że pomijał ją w awansach. Jedna z zeznających dziś świadków przyznała, że choć pracuje w policji od 21 lat, to nadal nie wie, jakimi kryteriami kierują się przełożeni przy nagradzaniu swych podwładnych. Jej zdaniem w tej formacji premiowanie nigdy nie było czytelne.